Trzecią suknię mam dla ciebie w dwóch wariantach. Pierwsza jest z koronką, która się u ciebie sprawdza, a druga ma górę z tiulu w klimacie lat 50. Myślę, że będziesz nią zachwycona. 3. Himalaje entuzjazmu to raczej nie są. Podoba mi się cała sukienka, ale nie jestem przekonana do góry. Yeah, what is it about? Dla mnie jest niesamowita. Rękawy mi nie pasują. Muszę mieć coś, co mi się w 100% podoba. Przepraszam, Gok. Okay. Then let's... Spróbujmy zatem bez tiulu. A zamiast niego... Sprawdźmy koronkowe bolerko. Mam tu takie. A więc walka o zadowolenie Pauliny trwa nadal. Czy zmiana góry i dołożenie welonu pomoże? Welon idzie tutaj nie za długi. Z czego się śmiejesz? Dzięki, Aśka. Czy podoba ci się krótki welon? A opaska? Może jednak bez niej? Tak, może bez. Okay. Mówisz i masz. Jeśli welon, to bez opaski. I jak? Bardzo mi się podoba teraz. It's good. Czy pokażemy ją rodzince? Tak. Okay. All right, let's go. Przygotuję jej. Ta suknia kosztuje 8100 zł. To najdroższa propozycja. Ale czy najlepsza? Paulino? Zapraszamy. Ej, powiedzcie coś. Szczerze? Druga. 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 Trzecia. A. Jest w porządku, ale jest w porządku. To nie jest ta taka wow. Najlepsza, ta wow. Czyli nie robi takiego wrażenia? A ty co myślisz? Ja też jestem za drugą, ponieważ jak Paulina wchodziła wcześniej, no to było takie wow. A teraz jak weszła, no to tak nie do końca mnie przekonała.